Dzień dobry. Jestem na terenie IGKM-u na czymś, co podobno jest wybiegiem dla psów. Dowiedziałem się, że na wiosnę został ten teren ogrodzony takim ładnym płotem, tylko który podobno bardzo drogo kosztował. Nie wiem, czy to prawda. Zapytam się w IGKM-ie, ile kosztował ten płot. Ale jeśli potwierdzą się moje informacje, to być może wyjaśni się jedna z tajemnic kampanii wyborczych. Bo ile takie ogrodzenie może kosztować, jakbym to stawiał ja lub któryś z was, to zaraz wam pokażę na filmie. Jeśli chodzi o koszty takiego ogrodzenia tymczasowego, to wyniosło nas to tak kolejno. Siatka leśna 200 metrów bieżących, 416 zł kupiliśmy na Allegro, link w opisie. Disperbit, czyli środek do zabezpieczenia tych stępli, kupiłem go na Allegro, 52 zł. Stemple budowlane, kupiliśmy dokładnie 65 sztuk, razem z transportem wyniosło nas to 705 zł. No i znalazłem te stemple na OLX-ie. Potrzebowaliśmy również na przykład rozpuszczalnika, pędzla, ławkę do pomalowania dysperbitu, olej do wiertnicy, rękawice, wyniosło nas to 62 zł. Pręt napinający siatkę z bramy wyniósł nas 17 zł i 30 groszy, kupiłem go w Leroy Merlin. Jeśli chodzi o wiertnicę, która była potrzebna do zrobienia dziur na te 80-90 cm w ziemi, po to, żeby te paliki posadzić w łatwy sposób, nie kopać tego wszystkiego łopatą, to wiertnica wyszła nas za darmo. Tutaj pozdrowienia dla znajomych, dla Soni i Dawida, którzy nam pożyczyli taką wiertnicę. Potrzebowaliśmy również piły spalinowej do przecięcia stempli w tych tak zwanych zastrzałach. Mogliśmy to oczywiście zrobić piłą, ale tutaj mój wujek, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ogląda, to wujek oczywiście przyjechał ze swoją piłą, no i zrobił swoje po prostu, także super, bardzo dziękujemy, także odeszły nam takie koszty. Natomiast z tego, co się orientowałem gdzieś tam po OLX-ie, to wypożyczenie wiertnicy czy takiej piły spalinowej to koszt w granicach 50-70 zł za dobę. Więc jeżeli byście robili takie ogrodzenie tymczasowe i nie mieli dostępu do takiego sprzętu, no to polecam poszukać właśnie na przykład na OLX-ie w waszej okolicy. Sumę wszystkich kosztów podam wam tutaj. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach.